Witam wszystkich serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, w jaki prosty sposób stać się posiadaczem destruktu lub skrętki z trzeciej RP. Każda wydana reszta, która trafi do mojej kieszeni lub portfela, odkładam do specjalnego pudełka, by w wolnym czasie przejrzeć dokładnie każdą monetę. Teraz przejrzymy te monety. Pierwszym destruktem, jaki udało mi się wychwycić, jest to 1 grosz z 2003 roku. Na rewersie jest nieczytelny napis grosz, najprawdopodobniej zapchany stempel i generalnie na monecie widnieje jeden os. Przybliżona cena to 79 zł na kup teraz, lecz moim skromnym zdaniem około 20-30 zł spokojnie mogę za tą monetę dostać. Kolejną ciekawą monetą, którą znalazłem, jest 5 groszy z 2004 roku. Bardzo ładna skrętka. Ceny takiej monety wahają się od 30 do 165 zł. Moneta, którą posiadam, jej wartość to około 60 zł. Trzeci destrukt, jaki udało się znaleźć, jest to 1 grosz z 2000 i tu tkwi problem, nie wiadomo który to rocznik. Najprawdopodobniej zapchany stempel. Najlepsze, że udało mi się znaleźć podobną monetę do mojej i jej cena to około 60 zł. Kolejnym destruktem, który udało mi się znaleźć w mojej reszcie, jest to dwugroszówka z 1992 roku. Jest to destrukt, tak zwany końcówka blachy. Bardzo ładny stan. Ciężko mi było znaleźć jakąkolwiek cenę, więc zakładam, że to będzie około 40 zł. I na sam koniec trafiła się jeszcze jedna moneta. Jest to 10-groszówka z 2000 roku. Skrętka też spektakularna. Odnośnie ceny to około 30 zł. Podsumowanie. Udało mi się wychwycić z obiegu 5 monet obiegowych trzeciej RP. Gdyby nie fakt, że są błędem bicia, ich suma wyniosłaby 19 groszy. Lecz są to destrukty i na ten moment wartość ich jest w granicach 220 zł. Nieźle. Zachęcam, aby zawsze sprawdzić resztę, którą otrzymaliśmy. Sami widzicie, jest to opłacalne. Dziękuję za łapki i komentarze i jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.